tym roku Godło, teraz Polska, zostało wręczone 22 firmom, wyróżniającym się na polskim rynku innowacyjnością i jakością swoich produktów oraz usług. Każda firma, której przyznano Godło, teraz Polska, miała okazję otrzymać dyplom gratulacyjny z podpisem prezydenta. Wśród wyróżnionych znalazły się przedsiębiorstwa z różnych branż, od producentów wełny skalnej, przez wytwórców miodów, aż po twórców innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzisiaj obchodzimy wielkie święto polskiej przedsiębiorczości. Obchodzimy święto Polski, ponieważ jest to 34. edycja konkursu Teraz Polska, który ma ponad 80% rozpoznawalność wśród konsumentów w Polsce. To znaczy, że znak Teraz Polska jest wartością wyższą, jest dobrem narodowym. Cieszę się bardzo, że na gali Teraz Polska możemy pokazać nowych laureatów tego godła, ale też wspominając o tych, którzy przez te lata 30 ponad zdobywali to godło, zbudowali siłę polskiej gospodarki, siłę polskiej marki. Gospodarze wieczoru przywitali gości, podkreślając znaczenie nagród Teraz Polska dla promocji polskiej przedsiębiorczości i innowacyjności na arenie międzynarodowej. Podczas gali wręczono statuetki, będące symbolem najwyższego uznania. Każdy laureat, wchodząc na scenę, otrzymywał owacje od zgromadzonych gości. Opowiadali oni o swoich osiągnięciach, wyzwaniach, jakie napotkali na drodze do sukcesu, oraz o pasji, która ich napędza. Były to historie o determinacji i dążeniu do perfekcji, o pracy zespołowej i innowacyjnych pomysłach. No to bardzo, bardzo miła okoliczność dla mnie, bo znalazłem się w gronie nie tylko firm polskich wyróżnionych za dobrą produkcję, a to groszku, a to mebli, a to, prawda, makaronu, ale również znalazłem się w gronie ludzi, którzy, nie tylko tych oznaczonych, ale tych, którzy praktykują w obszarze gospodarczym, praktykują mądry, odpowiedzialny polski patriotyzm gospodarczy. Bez deklaracji, bez tromtadracji, bez haseł, zaklęć i autoreklamy są prawdziwymi ci ludzie patriotami polskimi, pracują na rzecz rozwoju ojczyzny w wymiarze nie tylko zresztą gospodarczym. Dla mnie to powód do zadowolenia, dumy, ale także i do przekonania o pewnym spełnieniu mojego pokolenia, ludzi Solidarności, którzy 4 czerwca 1989 roku, a jutro mamy tę rocznicę, dokonali wielkiej przebudowy naszej ojczyzny, także w wymiarze gospodarczym. Od realnego socjalizmu, od księżycowej gospodarki socjalistycznej do wolnego rynku. Wśród nagrodzonych znalazły się firmy takie jak producent wełny skalnej, która jest ceniona za swoje właściwości izolacyjne i ekologiczne, wytwórca miodów, które zdobyły uznanie za jakość i naturalność, oraz firma produkująca makaron Fit, odpowiadająca na rosnące zapotrzebowanie na zdrową żywność. W gronie laureatów były także przedsiębiorstwa oferujące nowoczesne miodarki, nawozy mineralne, oprogramowanie księgowe, sprzęt ratownictwa morskiego, innowacyjne regulatory napięcia i symetryzatory prądów, a nawet park rozrywki i drużyny rowerowe. Polska to jest rozpoznawalna marka nie tylko w Polsce, ale i również za granicą i świadczy o najwyższej jakości usług, które oferujemy, o najwyższej jakości produktach, które firmy polskie prezentują na rynku, więc cieszymy się niezmiernie, że dołączyliśmy do grona tych laureatów i będziemy też zobowiązani do tego, żeby tą jakość utrzymywać i dalej rozwijać się na jak najwyższym poziomie. Zajmujemy się na co dzień, oferujemy produkt o nazwie Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe. W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia tej marki. Dzięki współpracy z polskimi liniami kolejowymi i z naszą gminą Olszanicą udało się stworzyć produkt, który w północnych Bieszczadach na stałe wpisał się w krajobraz turystycznych Bieszczad. Było to nam bardzo potrzebne. Produkt ten sprawił, że przez północne Bieszczady, przez które do tej pory tylko przejeżdżaliśmy, dzisiaj możemy się zatrzymać i spędzić spokojnie 2-3 dni. Odwiedza nas około 80-100 tysięcy osób rocznie. Bardzo się z tego cieszymy. Każda firma, która tego wieczoru stanęła na scenie, symbolizowała sukces polskiej myśli technicznej i przedsiębiorczości. Gdy gala dobiegła końca, goście jeszcze długo dyskutowali o przyszłości polskiego biznesu, nawiązując nowe kontakty i wymieniając się inspiracjami.
Znaczy, no, cieszy nas, że Europejski Kongres Gospodarczy, czyli wydarzenie, które no, jest już największym wydarzeniem w Europie Centralnej tego typu, no, zostało docenione przez Kapitołę teraz Polska, bo mamy wrażenie, że rzeczywiście jest to projekt taki, który promuje Polskę poza, szeroko też poza polskie granice. No, Europejski Kongres Gospodarczy przez te lata gościł no, przedstawicieli różnych krajów i nieprzypadkowo nazwa to jest Europejski Kongres Gospodarczy, no bo od początku naszą ambicją było to, żeby to było jedno z największych wydarzeń w Europie Centralnej. To był niezapomniany dzień, który wzmocnił przekonanie, że polskie firmy mają wiele do zaoferowania światu. Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.